Cześć, ja jestem Yuno, a przed nami kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Sekiro: Shadows Die Twice. Tak, dzięki mojemu świetnemu wybowi gram jak gram i obijam sobie bossa, którego normalnie bym sobie tak nie pobijała, bo właśnie Sekiro prawdopodobnie umarł bez przerażenia jej. Ale ładna to walka jest, więc sobie tak pozwalam na takie rzeczy. A masz, chyba mu nawet nic nie robimy, jak stawia kija i wysyła te coś dziwne, au. A ja chciałam, nawet nie to jak chciałam, tylko chciałam narzędzie protezy i jakoś tak się ładnie bronić. Myślę, że ten parasol w ogóle nam się przyda na potem, bo też było jeszcze jedno miejsce, gdzie strasznie do nas tak strzelali. I właśnie tam, gdzie strzelali, to można się chyba ładnie osłonić. Tam, gdzie była ta cała wężołka jakaś tam. Jest! Pierwsza kropa odebrana. No i druga część walki pewnie będzie trudniejsza. Oj, uciekł. I chyba nie na długo. O, rano, ma jakiś miotacz teraz. Ała? Tak, zdecydowanie teraz będzie trudniej. No, tak jak ja gram, wiecie, damy radę ze wszystkim, bo jestem lamą. Wiem, że to brzmi jak oksymoron, ale właśnie. Auć. Aha, chciało się mnie z tą dzidą wstrętnie trafić. A nawet się trafiło. Dobra. Jeszcze też mnie cały czas ciekawi tamten taki dziwny gościu, gdzie stał chyba więźnia, nie wiem czy czym. Ale on tam sobie stał, jak wtedy nigdy nic i prosił nas o jakąś przesłówkę. No, Sekiro troszeczkę darujmy sobie. Właśnie... To jest czas na parasol chyba. Fajna sprawa. O, pięknie. Dobra, mogą tak? Nie. Tylko, że wiem, że to te laleczki takie papierowe zużywa. No ale co, tam będę sobie żałować. Akurat w moim przypadku to i tak coś. Do niego doskoczyć jakoś i mimo wszystko go w miarę sensownie atakować, żeby ta walka naprawdę nie była aż taka beznadziejna i aż tak bardzo tańsza. No ale to tam mam nadzieję, że mi to wybaczycie na piękny głosik. Nie no, żartuję. Dobra, nie mam na niego takiej żadnej rozsądnej, nawet mało tego, że mnie nie znam rozsądnej na niego. Obstawiam, że jego plecy to jakiś tam jego zły punkt, bo się nie zasłania wtedy żadną laseczką. Żadną, chyba to nawet jedną ma. Kostur, czy co to jest? Au. Dobra, uniki się sprawdzają w zasadzie, więc chyba warto je robić. I tak właśnie go w kółeczko sobie obiegać, tak jakby ktoś chciał grać normalnie w kółeczku. Przyznam wam, że jak nagrywam i więcej gadam niż gram, granie w normalnym trybie wychodzi mi gorzej niż dziadowsko. To też nie mam zamiaru jakoś specjalnie z tym męczyć. Wiem, że tłumaczą troszeczkę, ale... taka prawda, co ja będę używać. No i ładnie, mamy jakieś stanko malutkie. A takie małe ostrza wcale nie wydają się, no, mniej niebezpieczne od wielkich, pięknych katan. I teraz tak, to jest. Rozglądam się, czy cokolwiek tu ciekawego jest. Nie no, tutaj w sumie mogą chyba już wejść. No, jest tu posążek. I tam coś się świeci. Czy ja tam mogę się jakoś dostać? O, mogę. Fajnie. I to jest... Zaraz, czy ja stąd jakoś przyszłam? Aha, no tak, bo tu jest droga powrotna. Zaraz, ojej. Dobra, kolejny przyjemniaczek. Ale już po walce z bossem to on jest średnio groźny, jeśli mam być szczera. Tu był przecież jeszcze ten jeden taki... No właśnie. Koleś, z którym mogą gadać. Trochę nie rozumiem tego dokumentu. Ani co ja mam z tą zdobytą wiedzą tak naprawdę zrobić. I w ogóle nie wiem za bardzo teraz, co zrobić powinnam. Więc... Chyba wyłączę wam nagrywanie i wrócę, jak już będę cokolwiek wiedziała. Dobra, wlazłam tutaj jednak na dół. Tak sobie rozumując, że skoro tutaj coś takiego jest, to chyba znaczy to tyle, że powinnam tędy pójść. I tyle. Bo... O, proszę, proszę, jest tu jakiś posążek. Ja już nie wiem, czy ja go już... Aha, znaleziono, no właśnie. Czyli ja go wcześniej nie miałam. Tu jakaś klatka. Klatka, która wygląda jak jakaś winda bardziej. O, cholera, woda. Przedmiocik nawet, no. Zaraz, zaraz. Chcę go wziąć. Dobra, złom. Czy ja widzę, że tam ktoś sobie stoi? Pytanie, czy ja mam z nim gadać, czy co ja mam zrobić? Może to jest ten do zadania jakiegoś, co? A nie, cholera, to strażnik jakiś. Nie ma go, nie ma. I są kolejni, dobra, to tych też może ubiję. Cudnie. Ten się nawet chyba nie zorientował jakoś za bardzo, że mu kolegów ustawiłam. Och, jak mi przykro. O, zobaczcie, na 18 poziom już wbiłam. Cudnie. Kolejne lekkie sakiewki, no nimi nie pogardzę, bo na pewno się przydadzą. Dobra, tutaj jakieś rzeczy. Kolejny cukierek. I pytanie, co ja mam tu zrobić jeszcze? Nie wiem, dalej mam płynąć? Czy ja stąd przypłynęłam? Chyba mam płynąć. Szkoda, że nie mogę łódką żadną. O cholera, coś mnie gryźć będzie zaraz, czy nie? A nie wiem. O cholera, przeciwnicy, dobra. To z nimi się uporam. Ej, tam chyba jakiś groźniejszy jest. Aha, bo strzelający. Znaczy, no właśnie, strzelający to są groźni tylko na dystans. Bo oni potrafią mnie irytować. Zaraz, co to jest? Ej, że... Chcę cię zabić, rybo. Co to jest? Ja chcę rybę zabić. Dała mi jakąś fajną muskę czy coś? Nie, tylko PD. No dobra, lepsze PD niż nic. Dobra. Jest jakaś brama, jakieś coś i nikt, kto by mnie atakował. Ale ładne wnętrze, nie tylko te stalagnaty i stalaktyty, ale też zobaczcie jakieś rzeźby ścienne i co to? Ruchom mechanizm. Fajne. I co to jest? Winda? Nie. Koło wodne, młyn. O! Winda! No i co? Tutaj mogę. Jedziemy windą, ale super. Super, super, super. Co, Sekiro? Czemu to się nigdy nie uśmiechasz? Dziwny jesteś, chłopie. O. Gdzie ja jestem? Mogę to rozwalić? Nie. A mogę cokolwiek tu sobie wziąć, znaleźć? Też nie. O, jakieś wielkie coś. Też nie do rozwalenia, ale widzę, tam jest jasno. Dobra. Lepiej zaczną się skradać, bo nigdy nic nie wiadomo, czy ktoś się tu nie czai. Oj! Co? Ktoś mnie woła? Dobra, najpierw posążek, żeby mi to potem z głowy nie wyleciało. O! To ta góra Kongo, do której tamten miał się przenieść. Handlarz jeden, ten borsuk jakiś, o. Gadam z dywanem. No. Nie, nie mam zamiaru. Co, to też jest takie... Aha, nie. Dobra, myślałam, że to się otworzy. No to już żyłam w błędzie. Dobra, tu nie ma nic. O. To dalej gada. To miłe. Czyli co? Mamy nową lokację, zupełnie nową. Też nie wiem, czy ja tam wszystko ogarnęłam. Trzeba się jeszcze będzie wrócić. O, to miłe. Jakieś kwiatuszki porastające drzewo. Bluszcz może, nie kwiatuszki. Ładne. W każdym razie trzeba się chyba jeszcze będzie... Aha. Trzeba się jeszcze będzie chyba wrócić tam, bo miałam jakiś klucz do twierdzy. A, czy tam zbrojowni? A chyba tego nie otworzyłam. No ale dobra, najpierw tutaj bym się z chęcią... O, tam już chyba ktoś stoi, tak? No dobra, najpierw bym chciała się tu porozglądać. Mogą to sobie otworzyć? Nie. No, oj! Czy to szczur kolejny? Nie. Rozmówca jakiś rozpaczający, chlipiący. No taki wielki chłop, łysy w dodatku łabęczy, weź się w garść. No właśnie. Ale dziwna twarz. Chodzi o Sakurę? Aha, dobra. Dobra, dobra, dobra. No to sobie pogadaliśmy. Tu zeskakiwać nie mam zamiaru, bo się dobrze dla mnie nie skończy raczej. Dobra. Ojej. to jakiś mnich. Przynajmniej tak wygląda. Wow. No chyba powinnam na takich tutaj uważać. Oj. Coś tu jest. Ktoś? Coś? Oj. A? No, co to ma być? Czemu to mnie tak... Ejże! Już masz mało życia przecież. Co to? Co to za dziwo jest? Dobra, najpierw wezmę coś, co tak ładnie się błyszczy. Co to jest? Cukiereczek. Oj, Sekiro nam się roztyje na tych cukiereczkach wszystkich. Dobra, tam widzą jakiś fajny mechanizm. Tu zaraz to ogarniemy, co to jest właściwie. Okej. Aha, latawiec mam podnieść. Pytanie po co? Dobra, mogę puścić korgę. I co? Aha. Dziwne to jakieś, powiem wam tak. Nie wiem, do czego to służy w sumie. I... Może to po prostu nie działa? Nie wiem. Czy ja tam mogę cokolwiek zrobić? A nie. Dobra, mogę wrócić tu. Dziwne. Ojej. Co? Myślałam, że to przeciwnicy. Ojej, a jednak jest jakiś przeciwnik. Dobra. Nie jest zbyt groźnie z tego, co widzę. A masz... No dobra. Oj, a może jednak są groźni. Dobra, są bardzo szybcy z tego, co widzę. Dobra. Chciałam... Nie to. Chciałam zmienić narzędzie protezy. Ojej, Sekiro, ty nieźle dostajesz tu od gościa w sukience. Nie podoba mi się to. Trzeba ich tu wyrzuć, bo widziałam w oddali jest ich więcej. Ale w ogóle to jest to piękne otoczenie tego odcinka. Taka sceneria. Jakiś lasek, nie lasek, góry. No przepięknie tu jest. Ślicznie, naprawdę. I te budynki wszystkie, jejku. Jakbym chciała być w takim miejscu, naprawdę. Tylko może bez tych agresywnych mnichów, bo... Zaraz. O rany. Sporo ich tu jest. No nie. Bardzo dużo. Dobra, nawet z zaskoczenia jak się weźmie. Ojej. Wiesz co, Sekiro? Nie ma co się szczypać z nimi za bardzo. O! Nie no, łatwo idzie to w sumie, jak się ogarnie. Najważniejsze to chyba po prostu zabijać ich tak w miarę po kolei, żeby nie zdążyli, wiecie, się zorientować, że wróg jest wśród nich. No i jednak po cichu się tu chyba poruszać. O, widzę, że mogę też tak. Może chciałam po cichu ich tu wykończyć, a jednak mi się to niezbyt udało. No nic. Może jakoś... Ała! Jezu, ale oni są mijać przez przejście. Chyba. Mhm. Jakieś tu czary mają w dodatku chyba swoje, nie wiem. Tajemne sztuki walki, ale ja też swoje znam jakieś tam. Auć. Kilku na jednego, no to jest niesprawiedliwe po prostu. Gdzie wasze jakieś dobre maniery? I honor jakikolwiek. A masz? Ale oni mają dziwny kolor skóry, tak w ogóle jak jakieś zombie trochę, tak kojarzymy. I to... O, wow! A to moje. Się wystraszyłam, co to jest, ale to jedno z moich takich fajnych tych. Te czerwone kropy, które się tak odnawiają w tej rzeczy co jakiś czas. Dobra, wszystko co z niej wypadło. A, wosk tłuszczowy, no super, super. Woski to ja sobie lubię czasem w kominku palić. Tam jest jeszcze jeden jakiś. Zaraz się na niego zaczają może. O, się zwiesił. Pięknie się krew polała. No i w ogóle co to jest za miejsce? Teraz mam czas trochę się rozejrzeć chyba. Dobra, to sobie wezmę. Jakiś ptaszek, na który mogą wskoczyć. Fajnie. Sakiewka w dziwnym miejscu, nie ma co. Piękne posągi. I tutaj jakiś budynek spory dosyć. Dobra. Mogę gdzieś na górę bić, tam. Aha, dobra. I tam też auć. No, najpierw jednak sprawdzę dokładnie co jest tutaj. O proszę. Dobra, mogą też wejść tu. Ojej, czy coś mnie atakuje? Tam mogą na pewno wejść. No dobra, jestem tu. I co? Aha, mogą i tak. Dobra, dobra, spokojnie. Coś rozwaliłam, ale nawet nie wiem co dokładnie. O nie, robactwo znowu. Nie lubię robactwa. Fu, ono jest gigantyczne i wstrętne. Tu jeszcze jeden. Nie jeden, o wiele, wiele więcej. No też tacy wytresowani misi czy coś, a nawet nie sprzątają swojej świątyni. Wstydziliby się. Ja muszę to za nich robić, tak? Pięknie. Dobra, może bym tego nie robiła, gdyby nie to, że jednak dostają trochę punktów doświadczenia za coś. A takie punkty w sumie są przydatne. Bardzo. Bardzo, bardzo przydatne. Dobra, tu jakieś schodki. O nie, kolejny mnich. Dobra, troszeczkę się poskradam. Dużo ich tu jest? Masz? Nie wołaj kolegów. Cicho bądź. Dobra, tych jeszcze może utłukę. A tu w sumie już jak tylko dwóch, to na spokojnie, normalnie tak zabiję sobie. Tylko nie wiem, czy w świątyni taka walka to dobry pomysł. Dobra, jeszcze robactwo. Wow! Tego się nie spodziewałam. Ale dobra. Wielki cycaty mnich. Cudownie marzyłam, żeby z takim walczyć. Au, nie, 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 Sekiro, uciekaj, uciekaj, uciekaj! Dlaczego się zablokowałam o jakimś tego. Dobra, Przełammy jego atak może. Au. No zobaczcie, jak on mało życia traci. Nie. Nie, spokojnie, spokojnie. Dobra, te wszystkie wielkie gigantokolosy mają bardzo podobne ataki w sumie. Już. Dobra, to jest jakiś sposób. Dobra, jak on mi się tak fajnie przyblokował. Elegancko. Super. I tak ma być, nie dyskutować. Jeszcze robak po utłukę, fajnie. Fajnie, fajnie. Co to jest? O Jezus. Nie wiem, co to ma być, ale wiecie co, ja sobie pozwolę tutaj odcinek zakończyć, więc mam nadzieję, że wam się podobał. Na razie to tyle, trzymajcie się, cześć.